Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujemy lekcję siódmą, mówiącą o prowadzeniu świętego życia. Jest to dalszy ciąg studiowania listów apostoła Pawła do Tesaloniczan. Tekst pamięciowy to 4 rozdział, 7 wiersz. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Wielką troską apostoła Pawła były osoby, które nawróciły się do Boga spośród wiernych w Tesalonice i chciał im pomóc, aby uzupełniali swoje braki, aby te braki, które mieli w swojej wierze, w swoim postępowaniu duchownym, w swoim postępowaniu moralnym, aby one zostały niwelowane, aby byli coraz bardziej świętymi. Pan Bóg powiedział: świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty. Apostoł Paweł daje szereg bardzo cennych rad dotyczących życia codziennego. Wypowiada tak samo bardzo mocne słowa w stosunku do pewnych wykroczeń, do pewnych niemoralności, do pewnych trendów, które są wśród wierzących, ale rozumie, że to jest spowodowane niewiedzą lub chwilowym zamroczeniem, dlatego też kieruje myśli wierzących do Boga. Abyście bardziej obfitowali. Taki jest cel tej części, abyście bardziej obfitowali. Tak jak drzewo przynosi owoce, i dla ogrodnika jest rzeczą smutną, kiedy potężna jabłoń ma kilka tylko owoców, dorodnych owoców. Ale kiedy tych owoców jest coraz więcej, drzewo obfituje, gałęzie wręcz uginają się pod ciężarem smacznych owoców, rolnik cieszy się. Tak samo nasz Stwórca Niebieski cieszy się, kiedy nasze życie jest obfite w świętobliwości, obfite w miłości, obfite w dobrych uczynkach. Nie jako zgniłe owoce, nie jako robaczywe, nie jako złe drzewo przynoszące złe owoce, bo takie drzewo będzie wycięte. Uświęcenie. Co to jest uświęcenie, do którego zaleca apostoł Paweł? Uświęcenie to jest ciągłe dążenie do świętości, abyście byli świętymi, jako ja jestem święty. Święty nie jest ten, który w niebie umarł i został przez wybraną grupę ludzi określonym świętym. Nie, ten to nie jest święty. Święty w pojęciu biblijnym to człowiek żyjący zgodnie z wolą Bożą tutaj na ziemi, który ma Chrystusa w sercu, który idzie drogą Jezusa Chrystusa, naśladuje Go, jego życie jest obfite w dobrych uczynkach. I apostoł Paweł mówi tutaj do wierzących: powstrzymujcie się od wszeteczeństwa i utrzymujcie swe ciała czystości. Nie tylko chodzi o to, aby myć się, to jest też bardzo ważne, dbanie o swoje ciało, ale ciało w czystości moralnej, w czystości duchowej, wszeteczeństwo jest to łamanie Bożego przykazania: nie będziesz cudzołożył. Bóg nie chce, aby nasze życie wyglądało jak Sodoma i Gomora. To jest Sodoma, Gomora, to jest przykładem zdemoralizowania rodzaju ludzkiego, które doprowadziło do zniszczenia przez Boga
tego miasta, gdyż grzechy aż do nieba sięgały. Dlatego też unikajmy wszeteczeństwa z uwagi na to, że jednym z obecnych takich trendów, które obserwujemy wszędzie, jest naprawdę rozluźnienie obyczajów. Wszędzie jest nagość, seksualność, wyuzdanie, pornografia. To cieszy się szatan. Szatan triumfuje, kiedy ludzie wydają olbrzymie pieniądze na te nieczyste uczynki, aby zaspokoić żądzę swojego ciała, aby zaspokoić swój popęd w sposób niezgodny ze Słowem Bożym. Apostoł Paweł mówi w 4 i 5, aby każdy z was umiał utrzymywać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Kiedy czytamy o starożytności, możemy stwierdzić, że naprawdę społeczeństwa były niesamowicie zdemoralizowane. Zdemoralizowanie dosięga każdego narodu, każdego człowieka. Żaden z ludzi nie jest wolny od tego. Szatan atakuje ze wszelkich stron, aby zanieczyścić nasze umysły nieczystymi myślami, nieczystymi żądzami, które doprowadzają do upadku moralnego człowieka. Kiedy pierwszy raz czytałem Pismo Święte, byłem zaszokowany tym, co było zapisane. Myślałem sobie, jejku, ci ludzie naprawdę byli bardzo zdemoralizowani. W 3 Księdze Mojżeszowej, od 18 rozdział, jest cały rozdział poświęcony zakaz czynów niemoralnych. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: przemów do synów izraelskich i powiedz im: ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkacie. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów. Obyczaje te były naprawdę bardzo cielesne. Prostytucja sakralna, upadek moralny człowieka niesamowity. Lecz Bóg, patrząc na to wszystko, daje im czyste prawa dotyczące świętości. Prawa moje wypełniajcie, ustaw moje przestrzegajcie i według nich postępujcie. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Ja jestem Pan. Czy chcesz ginąć, czy chcesz żyć? Jeżeli chcesz żyć, wybierz drogę ducha. Jeżeli chcesz ginąć, wybierz drogę ciała. Dogodź swojemu ciału, łamiąc boskie przykazania. I tu jest wiele przykładów niemoralnego zachowania. Nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość. Ja, Pan, nie będziesz odsłaniać nagości swojego ojca i nagości swojej matki. Ja, jest ona twoją matką. Nie będziesz odsłaniał jej nagości. Przypominamy się sobie, co Ham zrobił, kiedy zobaczył nagość swojego ojca. Nie zakrył go, ale chodził i ogłaszał to wszem i wobec i został przeklęty przez swojego ojca. Czy chcemy dźwigać takie przekleństwo z powodu niemoralnego swojego postępowania i żałować tego? 22 wierszyk. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwość.
Już w tamtych czasach były te problemy. Jest to obrzydliwość w oczach Bożych. Dlatego też Bóg będzie bardzo surowo karał tych ludzi, którzy takie obrzydliwości wykonują. Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzętę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda, ohyda, Pismo Święte mówi. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed wami wypędzam. Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winy i wrzuciła ziemia swoich mieszkańców. Przestrzegajcie zatem ustaw moich, praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubelec, ani obcy przybysz mieszkający pośród was, abyście wszystkie te obrzydliwości, albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami. Ziemia ta stała się nieczysta. Aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdyż ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który był przed wami. Gdyż wszyscy, którzy czynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci, co je czynią. Toteż przestrzegajcie nakazów mojego, by nie czynić nic obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Ja jestem Pan Bóg wasz. I dalej w drugim wierszu pisze: mów do całego zboru synów izraelskich, powiedz: świętymi bądźcie, bom ja jest święty Pan Bóg wasz. Tak więc odwróćmy się od tych pogańskich zwyczajów, a żyjmy zgodnie z Bożym planem. Dlatego dobrą rzeczą jest czytać też nauki Starego Testamentu, księg mojżeszowych, które dają nam bardzo ciekawe wskazówki, jak mamy żyć i postępować. Apostołowie to powtarzali. Nieznajomość najwyższego prowadzi do niemoralnych zachowań. Ludzie, którzy ignorują Biblię, uważając, kto jest Bóg, abym go słuchał, odrzucają boskie przykazania i tym samym kalają nie tylko siebie, ale ziemię, na której mieszkają. Oczywiście takie zachowanie nie pozostanie bez odpowiedzi ze strony Bożej. Bóg jest cierpliwy, bardzo cierpliwy, ale w końcu boska cierpliwość się kończy. I trzeba odpowiadać za swoje winy. Kolejna część mówi: pracuj własnymi rękami. Utrzymuj siebie i swoich bliskich, oszczędzaj nieco, by pomagać także tym, którzy nie z własnej winy znaleźli się w trudnej sytuacji, potrzebują pomocy. Jest to bardzo ważne, aby pracować, znaleźć sobie jakąś pracę, samemu jakąś firmę prowadzić. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie żyć na kogoś rachunek, być na kogoś utrzymanie, ale chociaż od skromnego wynagrodzenia rozpocząć i później prosić Boga o więcej. Ci, którzy nie chcą paść ofiarą knowań szatana, muszą dobrze strzec dróg duszy swojej. Muszą unikać czytania, oglądania i słuchania tego, co może budzić nieczyste myśli. Jest o wiele więcej czystych rzeczy, które budują, które nie demoralizują, nie dają złego przykładu swoim zachowaniem. Dlatego też wybierz lepszą drogę. Wybierz drogę, która da ci życie. Umysł nie może zostać pozostawiony bez opieki i zajmować się bezkrytycznie każdym tematem, jakie podsunie mu wróg ludzkości. Serca należy wiernie strzec, gdyż w przeciwnym razie zło z zewnątrz obudzi zło wewnątrz, a dusza pogrąży się w ciemności. Zło nas atakuje.
ale ono nie może zamieszkać sobie w naszym sercu. Bo jeżeli zamieszka, nasza dusza pogrąży się w ciemności. Ostatnio słuchałem bardzo ciekawej wypowiedzi dotyczącej naszego życia, aby mieć dwa takie założenia w swoim życiu. Pierwsze założenie, mieć motto swojego życia. Mieć hasło swojego życia. Co ja będę robił? Jakie jest moje hasło przewodnie mojego życia? Może być to, będę żył tak, jak Pan Bóg przykazał. Jestem sługą Bożym. Powtarzać sobie często tą myśl główną swojego życia. A drugie, aby wieczorem zawsze zastanowić się, parę minut poświęcić temu, jak spędziłem dzisiejszy dzień, jak go zrealizowałem, co było w nim dobrego, co chciałbym poprawić, co zmienić, czy byłem użyteczny dla społeczeństwa, w którym żyję, czy zrobiłem jakieś postępy, czy też zmarnowałem cały dzień, przebublowałem. Postaram się jeszcze bardziej, lepiej ten dzień przeżyć. Tak więc nie marnujmy naszego dnia, bądźmy mocni w Panu, stosujmy te wskazówki, które daje nam apostoł Paweł, bo naprawdę wierzyć, a czynić czasami jest duża różnica. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że źle czyni, powinno zmienić coś w swoim życiu, a nie zmieniają. Tak więc zróbmy te małe kroczki, małymi kroczki. Nie muszę wszystkiego zmieniać. Zmień na razie jeden swój nawyk. Jeżeli trudno ci ten nawyk zmienić, to chociaż jeden dzień żyj bez tego złego nawyku. Jeżeli nie możesz się pozbyć słuchania radia, słuchania telewizji, wiesz, że to zabiera ci czas, że marnujesz swoje życie, słuchając te bezproduktywne rzeczy, zamiast coś wartościowego przeczytać ze Słowa Bożego, czy iść do kogoś, komuś pomóc, czy być użytecznym dla społeczeństwa. Jeżeli ciężko ci od razu to zrobić, to zrób chociaż jeden dzień, taki postny dzień. Niech to będzie piątek, czy sobota, czy niedziela. Cały dzień mam postanowienie, aby to nie robić. Zobaczysz, ile będziesz miał wolnego czasu, ile przemyśleń, ile ciekawych rzeczy, ciszy, która będzie napełniała twoje serce. I przez tą ciszę, przez ten spokój duszy, który będzie cię ogarniał w tym dniu, Bóg będzie przemawiał do ciebie. A jeżeli puścisz sobie pobożną muzykę, która napełni twój dom Słowem Bożym, później wyciszysz się, zastanowisz się, uklękniesz, poświęcisz chwilę na rozmowę ze swoim Ojcem Niebieskim, otworzysz swoje uszy, otworzysz swoje serce, otworzysz swoje oczy na wpływ Boży, możesz wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. I twoje życie będzie bogate. I patrząc w przeszłość, w twoje poprzednie zachowanie, będziesz się czasami wstydził tego, co robiłeś. Będziesz uważał, no zmarnowałem wiele dni, wiele miesięcy, może wiele lat, ale nie w oczach Bożych. W oczach Bożych jesteś cenny, gdyż zobaczyłeś tę różnicę i ta różnica doprowadziła do zmiany twojej postawy. Słowo Boże mówi, nawróć się, nowonarodzenie, narodziłeś się na nowo, aby być dzieckiem Bożym. I tak jak dziecko Boże zaczyna raczkować, pierwsze kroki stawiać, może nieudolnie,
ale trzymając się mocno swojego przewodnika, którym jest Jezus Chrystus, kroczysz do niebieskiej ojczyzny. I tam w wspaniałej atmosferze, wspaniałej królestwie dałby Bóg, abyśmy się mogli spotkać i cieszyć wieczną chwałą. Tak więc do pracy, do działania. Niech Boże działanie odbije się w Twoje życie dobrymi postanowieniami, dobrymi myślami i niech Ci Jezus błogosławi. Amen.